Witajcie kochani, zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj kilka słów o dobrej pamięci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, oczekujemy Ciebie, Twojej obecności. Oczekujemy, że jak wiatr, który porusza się tam, gdzie chce, przybędziesz do nas. Duchu Święty, chcemy otworzyć nasze serca przed Panem. Chcemy zrobić miejsce Słowu, temu Słowu, które sprawia w nas życie. Pragniemy, aby to Słowo miało do nas zawsze dostęp. Chcemy słuchać tego Słowa i dzięki niemu chcemy wzrastać, nim chcemy się budować. Wiemy, że to jest Słowo, które nas nie zrani, nie skrzywdzi, ale zawsze nas podniesie, nawet jeśli usłyszymy trudną prawdę. Ufamy temu Słowu. Duchu Święty, uzdalniaj nas do zaufania, do otwierania się, do dawania miejsca. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Jana. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi. Ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym. Na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne, jako dokonane w Bogu. Kiedy przeczytałam to słowo, pomyślałam, że wszystko tutaj jest tak oczywiste, że trudno utworzyć do tego jakiś komentarz. Ale nie o komentarz tutaj chodzi. Chodzi o spotkanie z Panem, o nasze usłyszenie, o doświadczenie tego słowa, jak ono pracuje w nas. I może się okazać, że to słowo nas zaskoczy. Zobaczcie, że naprawdę niedawno świętowaliśmy zmartwychwstanie Jezusa. To wszystko jeszcze w nas drga. Ten czas święty. Z drugiej strony wróciliśmy już do codziennych obowiązków i życie toczy się dalej, jak gdyby nigdy nic. Łatwo więc zapomnieć o tym, co się stało. I być może to słowo dzisiejsze Pan Bóg nam daje jako takie przypomnienie, bo słyszymy na samym początku: tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowo nam przypomina, dlaczego Jezus został posłany. Po co przyszedł na świat? Że Jego celem jest to, aby nas zbawić. Dobrze jest sobie przypomnieć, dlaczego przyszedł Jezus. Tak jak w małżeństwie, warto sobie powiedzieć, że się kochamy nie tylko w rocznicę ślubu. Tak samo Pan Bóg wie, że my potrzebujemy tego przypomnienia, żeby On objawił się nam i powiedział,
że przyszedł po to, aby nas podnieść, aby nas zbawić. Właściwie przez to chce nam powiedzieć, że nas kocha. Pan Bóg jest cierpliwy. Nie brakuje mu cierpliwości do nas. Widocznie potrzebujemy dziś znowu usłyszeć i uświadomić sobie, że Jezus przyszedł właśnie dla mnie, aby mnie zbawić. To znaczy, aby powiedzieć mi, że mnie kocha. Dlatego moje życie ma sens i ma wartość. I dlatego warto podejmować każdy dzień. Sens nadaje nam Bóg. On jest jedyny i niezmienny. Dlatego właśnie tak pomyślałam, że dzisiejsze słowo jest o dobrej pamięci. To, co ważne, piękne i mądre, trzeba sobie przypominać dość często, aby nasze serce mogło być tym słowem ożywione i pobudzone do życia. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię w Twojej cierpliwości do nas. Nade wszystko uwielbiamy Cię w Twojej miłości, która objawiła się w tym, że dałeś swojego Syna, a Syn zechciał przyjść do nas. Uwielbiamy Cię w Jezusie Chrystusie, który nas zbawił, który tak chciał okazać swoją miłość do nas. Dobry Ojcze, niech to słowo znajdzie w nas miejsce. Potrzebujemy każdego dnia przypominać sobie o Twojej wielkiej miłości. Nigdy nam się nie znudzi to przypomnienie. Dzięki temu możemy oddychać. Dzięki temu przypomnieniu możemy podejmować każdy kolejny dzień. W radościach i w trudach. Uwielbiamy Cię, Ojcze, i chcemy przyjąć. Przyjąć dar tego zbawienia. Dar miłości. Przyjmujemy, Panie, ten dar, bo Twoje jest królestwo. Amen. Dziękuję, kochani. Dobrego dnia.